Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gramy w Persona 4. Mógłbym się, że obiecałem miasto, że wyjdę gdzieś dzisiaj. Więc... O, nie byłbym sobą, gdybym nie dotrzymał obietnic. Ciekawe, gdzie to nie wyciągnąć. Ach, Jonas, ma gdzie indziej. No tak. No więc co dzisiaj wiesz? Mięsny jesz? Ej, Hanamura! Już się zaczyna. O co znowu chodzi? Jak to możliwe, że Kazumi może sobie wziąć wolne na mnie? Mówiłyśmy ci, nie możemy pracować w weekendy. Więc kiedy odmówiliśmy, powiedzieli nam, że wyleją nas. Nie rozumiemy tego. Ej, rozmawiałem z menadżerem, okej? Okay? Senpai. Czy nie uciekałeś się czasem od roboty? Co ostatnio? Po prostu zapomniałam. Nie o co chodzi. Co z tym zrobisz? Mam tego nie randkę. Wow. Umawiam się na randkę wtedy, kiedy mam robotę. Gratuluję. Jak to możliwe, że bardziej dostaniesz Kazumi, a? Tak samo Saki. Boy. Ha? Nie ukrywaj tego, wszyscy doskonale o tym wiemy. Kochaj Saki, traktowałeś się specjalnie. Nie wydaje mi się, żeby Saki ten miał jakikolwiek związek z tym tematem. Oczywiście, że ma! Powiedziałeś się innym pracownikom, aby odpuszczali Saki, czy nie? Myślisz, że możesz robić wszystko, ponieważ jesteś synem menadżera? Znaczy nie, właśnie tego od niego oczekujecie wy. Więc teraz Kazumi ma zastąpić Saki, tak? Nawet nie próbuj, masz chłopaka. Nie rozumiesz tego? Saki cię nie lubiła. Słyszeliśmy to od niej. Może się zachowywała inaczej, ale... A, to się źle skończy. Czy chcesz się kłócić? Tak. Mogłyby się zamknąć. Shinji. No, kim ty jesteś? Sam się zamknij. To wy powinnyście się zamknąć. Co wiecie o Saki-senpai? Nic nie obija na odwal się takich wy. Wyglądała na leniwo, ale pracowała dosyć ciężko. Mówiła złe rzeczy, ale wewnątrz była dobrą osobą. Nienawidziła mnie? Wiedziałem o tym. Nie ma jej już tu. Zostałem. Zostawcie mnie. Co do... Chodźmy. Może weszcie się do tego. Ach, właśnie nagadałem trochę niepotrzebnych głupot, co? Lepiej ci z tym? Nie bardzo. Jestem jeszcze bardziej oszołomiony niż zawsze. Ach. Kolejny żałosny pokaz Joska. Ale dzięki. Widząc, że coś takiego mi powiedziałeś... To cieszyło mnie to. Cóż, o tego są przyjaciele. Podobno. Człowiek, co ja się znam. Taki no life jak ja i w ogóle. Pan nie chce. Nie chcę tego robić, ale idę porozmawiać z ojcem. W takim tempie ta dwójka... prawdopodobnie rzuć tę robotę. Powinienem o tym powiedzieć i przeprosić. Sam nie wiem, co ja właściwie chcę zrobić. Nie rozumiem tego. Pomimo, że jest to moja własna przyszłość. Zobaczymy się jakoś później siedzi. Dobra. Wróciłem. Co mam do roboty dzisiaj? Na pewno mogę z Wojkiem pogadać.
Zostałem wygadzić, że jeszcze jest w domu. Przewidywalne rzecz to przewidywalne. Tak samo jak to, że jest deszcz. No i też wątpię, że jest deszcz. Nie, padę ze wszystkich możliwych rzeczy. Deszcz. Noszę deszcz. O, mogę coś robić deszcz. Cześć, Ewa. Moment. Czy ja naprawdę nie mam odpowiedniej persony? Na to wygląda. Mam jeszcze jeden slot przynajmniej. Velvetum, Velvetum, shalalala, Velvetum. A co to, nie chcesz mnie? No, może nie powinienem tak... w taki sposób dawać tej kasy, ale cicho. Asogami. Drugie piętro. Bo na szczęście nie możemy wejść kwadratem. Senpai! No zaraz lepiej. W sensie padę lubię grać na różnych instrumentach. Na przykład na nerwach. Nie, ale tak na poważnie to... O, biegasz na instrumenty. Gitarze pięknie. O, też już prawie przez to wpadać. Przypadek. Senpai! Senpai, chodź tu! No to ciekawe, czy to samo by było, gdyby nie padał deszcz. To tutaj zawsze ćwiczę. I chodź, nie, więc mogę się relaksować, kiedy gram. Chyba, że przypadzenia cię tu tak bez ostrzeżenia. Wydaje mi się, że łatwiej będzie mi coś powiedzieć tutaj. Wydaje mi się, że muszę być bardziej samolubna. Odkąd tylko pamiętam, nigdy nie wydarzałam swojego zdania. Po prostu pozwalałam mu narastać wewnątrz mnie. Zawsze próbowałam bronić się przed konfliktami i unikając ich. Ale czasami kłócić się o różne rzeczy i po prostu się dogadać, to też jest związek, staje się silniejszy, czy nie? Zaczynam to dostrzegać. Nie do końca. Wiedziałam to doskonale, ale bałam się to przyznać. Bałam się, że wyrażanie mojego zdania w następstwie konfliktu, które były spowodowane. Chciałem, żeby ktokolwiek mnie nienawidził. Tylko myślałem, że mogę uniknąć bycia zranioną. Po prostu podobnie co sobie. To było najprostsze, co mogłam zrobić. Ale wtedy ty przybyłeś. I zdałem sobie sprawę, że próbowałem tylko nie widzieć tego, co robiłem. Mam w sobie naprawdę wiele nieprzyjemnych emocji. Naprawdę to dziwna, ja potrafię być dosyć samolubna. O Boże, znowu się zaczyna... Dym. Wcale by ludzie dostrzegali mnie, ale nigdy nie wykonuję tego pierwszego ruchu. Dosyć ciekawe wyszło się. Oto ja. Dlatego... Kiedy tylko pomyślę o tamtym dniu i jak porzuciłam to wszystko, co dla mnie zrobiłeś, czuję się winna. Winna, dajcie. Ale... Ten burak! Jeju! On normalnie ma czerwone policzki, ale to już jest przesada. Ale pomogłeś mi i z wieloma rzeczami, których sama bym nie dała rady. Przekroczyłam swoje granice możliwości i w dodatku... Chodzę z kimś,
inna prawda. To naprawdę lubię. Ale co najważniejsze, spodobałeś, że spojrzałem sobie prostowolosze. Tego bym sama nie zrobiła. Pomogłeś mi usłyszeć swój własny głos. Więc od tej pory nie będę udawała, że nie obchodzi mnie, co się stanie. Będę wyrażać swoje zdanie, mówić to, co myślę, jeżeli przez to ktoś mnie nie widzi, to trudno. Jeżeli chcę zdobyć coś w mojej życiu, muszę wyrażać swoje zdanie. To dziękuję to tobie, Shinji Senpai. Naprawdę dziękuję. Jej. Mam nadzieję. A skoro już o tym mowa, jest coś jeszcze. A mianowicie, senpai, ja. Kusząca propozycja, nie powiem. A ja no jest zbyt niewinna. Wybacz. Nieważne. Cóż, to ja już będę wracać. Więc do zobaczenia. Wybacz, Ayane, ale po prostu naprawdę jesteś zbyt niewinna, że ci to robił. Nie możesz należeć do mojego problemu. Naprawdę, gdybym dał ci być moim haremie własnym osobistym, to było tak. Tak. Takie to. Wiesz, piszałem za okno. I... Pójdźmy na spacer. Czemu? Jest miejsce, w które chcę iść z tobą inaczej. A, i... Kurio, maj nie jaru. Tu, trzymaj. Piżankę do kawy? Miło. Tak samo fizjanka jak takie już mam jej na nako. To typa będzie ona twoja własna. Podpisz ją później. Dziękuję. Nie sprawy. Zaopiekuj się nią. Prawie jak zwierzęcie. Jesteśmy w końcu rodziną. Więc wypełnię fizjanki twojej na nako, kiedykolwiek będziecie tego chcieli. Nie zapomnij o tym czy indziej. Gotowy, tato? Chodźmy. Chodźmy, braciszku. O, braciszku. Nigdy nie przestanę. O, właśnie jesteśmy nad rzeką. Trochę tutaj strasznie nocą. Z tobą i braciszki jest nawet fajnie. Ale tylko nie padnie do rzeki. Ale dlaczego przyszliśmy tutaj? Bardzo często mówiłeś, że chcesz tu przyjść, prawda? Przejdźmy jakiegoś ładniejszego dnia. Będziemy mogli jeść bichni. Jej! Mogę podejść bliżej rzeki? Rybki mogą tam spać. Wszystkie rybki. Dobra, tylko uważaj, jak będziesz chodzić, okej? Okej. I wpadnie. Ja tylko czekam. To jak ona teraz wygląda. Nie widziałem tego uśmiechu na jej twarzy od dawna. Shinji, wciąż będę poszukiwał tego kryminalisty, który przejechał Kisato. Ale tymczasem nie po... Tym razem
Nie po to, żeby uciekać od czegokolwiek. Robię to, ponieważ jestem detektywem. Ja na tym się zapomniałem uczyć tak podstawowym jak to. Sprawiaj, że przypomniałem sobie, co jest dla mnie ważne. To... trochę jestem dziwny, ja to winien. To miasto jest moim miastem. To miejsce, w którym żyje Shinya Nako. Dlatego będę żył tak dalej, bronić tego miasta. Jako detektyw, jako ojciec. Dum, 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 dum. O, i w przeciwieństwie do sytuacji, w której masowaliśmy więź socjalną z członkami naszej drużyny, to jedyne co nam to daje, to możliwość przywołania kolejnej persony. No i oczywiście przedmioty, który jest dowodem na to, że ma maksymalną jaką więź. Czekaj! Cholera, wciąż nas goni! A? Co do diabła? Ej, on... Ej, coś stało! Detektyw Dojima? Przepraszam, że zawracam ci głowę, kiedy jesteś w cywilu. Nie przejmuj się, kim oni są? O, to tylko mała grupka dzień. Wiesz, ci, o których się tak mówi w mieście. Złodzieje? Ci dranie! A to idziesz? Tak. Aresztowanie złych ludzi jest... robotą twojego ojca. Przyjdzie ich zaopiekuj się na to. Tylko proszę, bądź ostrożny. O, mnie się nie masz. Mam nadzieję, że nie muszę. Wiesz, kim jestem? Jestem detektyw Dojima z komisariatu Inaby, którego boją się będzie w całym mieście. Nie martwcie się o mnie. I wracajcie do domu, okej? Stójcie, dranie! Dorwij ich, tato! Jest taki fajny. No teraz to fajnie, tak kiedyś to. Zostańmy w domu. Muszę przygotować kąpiel. A, może jeszcze zjemy coś, jak wrócimy? Jestem głodna. W sumie. Niezły pomysł. Ale też jestem głodny. O boy. Chwilę. Czy od jutra nie jest wycieczka? O boy! Ajozas! Dobry senpai! Cześć! Siostrze. Więc jesteś już gotowy na wycieczkę? Ponoć nie chce się zamknąć odnośnie. Jaskie sam pani na dzisiejszej, nie da się pakować. Cały czas mówisz, że typu... Ale to już jutro? O co mu chodzi? Nie, to ty jesteś za bardzo podekscytowany. Zastanawiasz się nawet, ile pudełek zwierzęcych się taka jest obcasowa wziąć. Wiesz, tam na dwie noce! Jestem pewien, że mam jakieś spożywczaki w Poza Island. Naprawdę? Nigdy nie wyjeżdżałem stąd, więc... Wow! Zastanawiam się, czy te morderstwa dotarły też do tamtego miejsca. Wiesz, taki z tym Mitsuo Kubo. Przepraszam, że go TV. Podejrzewam, to tylko lokalne. Tylko znaczy, kiedy tylko włączę coś. Wiadomo, ci są typu, co napisał w swojej książce, tak i no. Mnie to wkurza. Znajdę wszystko, żeby sprawić, żeby wyglądał jak urodzony kryminalista. Ludziom się wydaje, że mogą powiedzieć wszystko, co chcą o tym kolesiu, ponieważ zostaną naznaczone jako kryminalista. To nie jest dobre. Cóż, na życie.
podobało mi się to, co on zrobił. Ale to bardzo niepoprawne są te wszystkie plotki. Ponowane. Cóż, muszę przyznać, że niektóre wiadomości mogą być tak trochę nie na czasie. O, no to. O, no to. Ej, jak leci? Dzień dobry. Ja miałem dzisiaj przyjść wcześniej do szkoły. Na razie. Czy on napadł ciekawszy? No to. On tu jest porąbany. On naprawdę ucieka przed oto. O boj. Kto tam nie chce wyciągnąć i gdzie? A się boję. No. Nie zgadnę, Joskę. Nie. O! O! Ej, mam ci trening. Słuchaj, jeżeli przyjdzie, powiem to. Do zobaczenia. Może i powinienem przyjść. Może. Ale to będzie już w kolejnym odcinku z tej wygrałem PSN4. No tak od czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!